Halo, halo, przy mikrofonie Brzezik, a to jest kanał Just Freestyle. Lemons around the world, potocznie znane jako podwójne dookoła świata. Dzisiaj właśnie tej ewolucji będziemy się uczyć. Trik, który jest chyba najbardziej pożądanym wśród początkujących graczy, zaraz po podbiciu pierwszego dookoła świata. Na ekranie właśnie widzicie, jak razem z Lipą wykonujemy nasz owy obiekt pożądania. Dwa kółka wokół piłki to niemałe wyzwanie, lecz po obejrzeniu tego poradnika myślimy, że droga do Latwa będzie o wiele efektywniejsza. Przejdźmy zatem do porad. Tak właśnie wygląda prawidłowo wykonany latw, czyli Lemons Around the World. Przyjrzyjcie się dokładnie, bo za niedługo i wy będziecie tak kręcić nogą. Latwa możemy zrobić na zewnątrz, wtedy to nazywa się latw out, lub do środka, czyli latw in. Wybierzcie swojego pierwszego latwa, jaki jest wam wygodny, my natomiast będziemy wykonywać kółka na zewnątrz. Jeśli jednak wolisz kółka do środka, to analogicznie wykonujcie wszystkie porady z tego materiału z kółkami do środka. W treningu nie ma większej różnicy. Pierwsza ważna rada. Zanim w ogóle zabierzecie się za próby latwa, musicie opanować dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo dobra częstotliwość dookoła świata. I nie jest tutaj mowa o pojedynczym dokapek. W grę wchodzi kilka z rzędu. Teoretycznie mówi się, że do latwa powinno się potrafić 5 atwów z rzędu i tak samo to wygląda w postaci patwa. Wymagana podstawa to 5 latwów z rzędu. Ale jak wiadomo, to jest tylko teoria, jeśli chodzi o tę magiczną liczbę. Więc ile powinniśmy potrafić kółek z rzędu? Im więcej, tym lepiej. W moim i Lipy przypadku, zanim podbiliśmy pierwszego latwa, obaj zrobiliśmy 6 kółek z rzędu. Kółka na ilość poprawiają naszą kontrolę piłki oraz szybkość naszej nogi, co jest niezbędne do latwa. Druga rzecz, którą musimy opanować, to wysokie kółko. Poprzez szybkie zahaczanie postarajcie się unieść piłkę na wysokość bioder lub brzucha. Przy takiej wysokości wykonujemy nasze podwójne dookoła świata, więc opanowanie tego ruchu jest tutaj kluczowe. Zabierzmy się za latwa. Pierwsza ważna rada, bo często właśnie ten problem jest zauważalny na naszych warsztatach wśród wychowanków. Przy latwie wykonujemy rotację w samym kolanie. Staw biodrowy służy tylko do podnoszenia nogi ku górze. Rotację wokół piłki wykonujemy kolanem. Próby latwa z kółkami z bioder nie mają prawa się udać. Z biodra wykonujemy dookoła świata, zobaczcie. Lecz gdy taką samą rotacją spróbujemy zrobić podwójne kółko, no właśnie, próby wyglądają dosyć nieudolnie. Zatem kluczem do sukcesu są rotacje w kolanie, a stawem biodrowym tylko podnosimy nogę do góry. Pamiętajcie też, by bardzo dobrze się rozgrzać, ponieważ ten trik z oczywistych względów mocno obciąża kolana. Kolejna rada do latwa. Do tego triku jest dobrze wykonać drobny podskok nogą podporową. Ważne też jest, by wyczuć, w którym momencie podskoczyć. Skaczemy w trakcie zakańczania pierwszego kółka, czyli w najwyższym punkcie triku. Podskok pozwoli lepiej nam kontrolować piłkę. Latwa bez podskoku również się wykonuje, ale to już jest nieco wyższy level. Dobrą formą treningu może być odbicie piłki od ziemi i wykonując rotację w kolanie spróbujcie wykonać latwa. Jest to bardziej trening zapoznawczy z trikiem. Najważniejszy jest jednak w tym triku pierwszy kontakt z piłką i zadarcie jej stopą do góry. Co właśnie możemy też ćwiczyć w takiej formie prób latwa, jak widzicie teraz na ekranie. Po tych wszystkich etapach postarajcie się podbić naszego latwa po kapkach. Trenujcie metodą prób i błędów, znajdźcie swój sposób. Przyjrzyjcie się, jak to wygląda w ultra zwolnionym tempie. Utrwalcie sobie, jak zachowuje się ciało, gdzie wykonujemy rotację i w jaki sposób porusza się piłka. Jeśli podczas treningów widzicie, że nie zdążacie nogą za piłką, to utrwalcie podstawy w postaci kółek na ilość bądź pracujcie nad techniką wykonania pierwszego zahaczenia. Mimo wszystko w latwie ważniejsza jest technika wykonania niż szybkość nogi. W technice wykonania wyróżnić możemy właśnie sposób zahaczenia piłki, część stopy, którą zahaczamy lub siłę podkręcenia piłki, wysokość wybicia piłki, odległość piłki od nas, technika rotacji w kolanie, szerokość wykonywania kółek wokół piłki, moment podskoku oraz układ ciała, m.in. pleców. Tak wiele czynników wpływa na poprawnie technicznie wykonanego latwa. Sprawdzajcie sobie, jak go wykonujecie, możecie sobie nagrać z przodu i z boku i przyjrzeć się, jak przy tym triku zachowuje się wasze ciało. Korygujcie je, dopóki nie będziecie poprawnie wszystko wykonywać. Możecie również pokazać nagrania nam na Facebooku, spytać się, czy wszystko jest w porządku. My z chęcią damy wam kilka naszych rad. Nie zapominajcie również o słabszej nodze. Starajcie się podbić ten trik na obie nogi.
Oczywiste jest to, że na słabszą nogę będziecie potrzebowali o wiele więcej czasu. Rozwój obu nóg jednak w stylu R jest niezwykle ważny. Kolejnym etapem, jak to zawsze jest we freestylu, robimy nasz nauczony trik na ilość. Łatwy na ilość to nie lada wyczyn i wymaga perfekcyjnej techniki. Trudnością jest ponowne zahaczenie piłki do następnego łatwa, kończąc pierwszego. Musicie zatem wylądować nogą dużo szybciej niż piłka. Sposoby są dwa. Albo szybciej machacie nogą, albo robicie łatwa na dużo wyższej wysokości niż normalnie. Lub stosujecie oba te sposoby. Łatwy na ilość wymagają regularnych treningów i należą już do zaawansowanych połączeń. Powiedzmy o najczęstszych błędach przy nauce Lemensa. Wśród niektórych freestylerów zdarzają się przypadki tak zwanego ściemniania triku, czyli wykonywania go bardzo nieczysto. Kółka nie są wykonywane dokładnie wokół piłki, tylko jak widać na obrazku, tuż przed. Wynika to ze zbyt mało obszernych kółek i zaniedbania techniki, stawiając ponad nią szybkość. W takim wypadku trzeba zwrócić uwagę na styl wykonywania kółek i zniwelować powstałe ściemy. Innym częstym błędem jest zła postawa pleców. Jeśli za mocno się odchylimy do tyłu, to próby łatwa będą wyglądać właśnie tak. Pamiętajcie, by stać prosto i nie odchylać się do tyłu przy wykonywaniu tych dwóch kółek. I czwórkę teraz. Inną częstą możliwością dropienia tego triku są właśnie takie, jakie widzicie na ekranie. Freestyle to są milimetry i bardzo ciężko jest wytrenować ewolucję do takiego stopnia, by wychodziły w 100% za każdą próbą. Również my mamy przypadki zachwiania się przy łatwie bądź zaplątania w piszczel piłki. Jak to zniwelować? Odpowiedź jest prosta. Trening. Na koniec przedstawiamy Wam ciekawe połączenia, które na pewno Wam usprawnią wykonywanie łatwa. Atw-latw i latw-atw. Może to być jako pierwszy etap trenowania łatwów na ilość. Latw-tatw, czyli jedno z moich ulubionych połączeń. Hop z łatwem, czyli taki powrót z dwoma kółkami oraz coś prostszego, łatw do hopa. Spróbujcie wykonać jak najwięcej łatwów w kombie. Jaki jest Wasz rekord? Piszcie w komentarzach. Możemy również zrobić łatwa do innej dwójki. Oto następujące połączenia. Łatw achtatw, łatw achmatw, łatw chtatw, bardzo stylowe połączenie łatw Magellan oraz ciekawe połączenie Mirror Łatw, czyli lustrzany dookoła świata. Wykonujemy tutaj łatwa w jedną stronę, a potem od razu w drugą stronę. Taka ciekawostka, to są właśnie lipy pierwsze w życiu Mirror Łatwy. Zrobił je na potrzeby poradnika. Za pomocą łatwa możecie również sprawnie i efektownie przejść do apera. Oraz na koniec Lemens bez podskoku, czyli łatw no jump. W moim przypadku próba była nieco krzywa, lecz zostawiam to, by pokazać Wam, jak wygląda łatw, kiedy źle go wykonamy technicznie. Różnica jest. No i to by było na tyle. Szczegółowo wyjaśniliśmy Wam, jak zrobić podwójne dookoła świata. Pamiętajcie o podstawach, dbajcie o porządną rozgrzewkę i cierpliwie dążcie do swojego wymarzonego dwukołowca. Jeśli jesteś tu nowy i zainteresował Cię taki sport jak freestyle football, to bardzo dobrze. Zostań przy tym sporcie, bo zapewniam, będziesz się wyróżniać. Sprawdź więcej naszych materiałów ze świata freestylu, a jeśli chcesz się zintegrować z community freestyle'owym, to wbijaj na naszego Facebooka. Wszelkie linki macie w opisie. Powodzenia życzę z łatwem i by go podbić i opanować, to pamiętajcie. Po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył Was Brzezik. Eldo!